Cześć, jestem Klaudia to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Dany jest prostokąt o bokach długości 2 i 4. Krótszy bok zwiększono o XA, dłuższy zmniejszono o X i w ten sposób otrzymano nowy prostokąt. A wyznacz wzór funkcji P określającej pole nowego prostokąta w zależności od X i podaj jej dziedzinę. Ok, no to tak. Krótszy bok zwiększono, a dłuższy. Zmniejszono. Musimy sobie to teraz zapisać, że mamy dłuższy i krótszy bok, no to po zwiększeniu krótszego będziemy mieć 2 plus x. Natomiast po zmniejszeniu dłuższego będziemy mieć 4 odjąć x. I możemy sobie teraz zapisać tutaj, Pole prostokąta. Pole prostokąta, czyli A razy B. Niech to będzie nasze A, a to nasze B. Zatem pole to A razy B. I teraz musimy tutaj napisać, gdzie? X należy. Do przedziału. I teraz tak. Jeżeli to się będzie równać minus 2, to to nam się wyzeruje. Jeżeli to będzie się równać 4, to to się wyzeruje. To oznacza, że musimy mieć tutaj od 0 do 4. A najlepiej sobie to tutaj zapisać, że 2. Plus x musi być większe od 0. 4 minus x musi być większe od 0. Czyli tutaj mamy x w tą stronę od minus 2. Następnie x, na razie jeszcze na minusie, musi być tutaj od 4. Od minus 4, a potem mniejsze od 4. No nasze x nie może się w ogóle równać liczb ujemnym, bo to jest długość boków. Że to w ogóle odpada, więc bierzemy pod uwagę tylko to, że x ma być mniejsze od 4. Nie może się równać 0, więc mamy ten przedział liczbowy. OK. No i to było a. To teraz podpunkt b. O już pole nowego prostokąta w przypadku, gdy x przyjmuje kolejno wartości. No, i dobra, no to zaczynamy. Nie funkcja, tylko pole. Od jedynki, no to mamy 2 plus 1, 3. 4 odjąć 1, 3, no to mamy 9. P od dwójki teraz. 2 plus 2, no to będzie 2. 4. Jasne, że 4 dwa odjąć dwa, cztery odjąć dwa to dwa, osiem, trzy, dwa plus trzy to pięć, cztery odjąć trzy to jeden, Tam będziemy pięć i jedną drugą. Razy, i tutaj zostaje nam jedna druga. Zmieniamy na ułamek niewłaściwe. 5 razy 2 to 10, dodać 1, jeden, 11. Drugich razy 1, druga. No i tutaj zostaje nam to tak. Czyli będą 2 całe i trzy, czwarte. Ok, no to teraz podpunkt C. Przesta wzór funkcji w postaci kanonicznej, czyli takiej Tak to właśnie wygląda. Dobra, No to zaznaczy, to że będziemy musieli to ze sobą tutaj wymnożyć i mamy p od x to 2 Razy 4 to jest 8, następnie 2 razy minus x to jest minus 2x, x razy 4 to jest plus 4x i x razy x to jest minus x kwadrat. Ok. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Jak my sobie to wyliczymy, no to mamy x kwadrat odjąć 2px plus p kwadrat. Więc nam tutaj zależy na tym x kwadracie, a my tu mamy minus x. Więc zapiszmy sobie teraz to pod wzór skróconego mnożenia, czyli mamy minus x kwadrat. Z tego łącznie będzie plus 2x, a z tego mamy plus 8. Tylko tak jak mówię. Tutaj mamy x kwadrat, tutaj mamy minus x, więc musimy tego minusa wyciągnąć przed nawias, czyli mamy minus x kwadrat i zmieniamy znaki na przeciwne. Minus 2x minus 8. Dobra, no i teraz się zastanawiamy tutaj nad wzorem skróconego mnożenia i to sobie przepisujemy i próbujemy ogarnąć jak będzie wyglądało b kwadrat. Ok, czyli tak, to jest a kwadrat, odjąć 2ab i mamy 2 razy co to 2x, 2x razy co to 2x, no 1. Czyli tutaj musimy mieć b kwadrat, a 1 do potęgi drugiej to jest 1. Zatem my tu musimy mieć minus 8. To co tutaj musimy wstawić, aby było to minus 8? Ano, minus 9. To teraz zwijamy do wzoru. Czyli mamy x, odjąć 1 do potęgi drugiej, minus z minusem daje plus 9. Czyli mamy tutaj wzór funkcji w postaci kanonicznej. To teraz D. Na szkicu wykres funkcji w prostokątnym układzie współrzędnych. Ok, no to nie mamy tutaj wierzchołka. Możemy sobie go w sumie teraz odczytać. To będzie coś, czyli W. U nas to będzie 1, 9. I sobie to tutaj musimy zawrzeć w tabelce. I przynajmniej jedno miejsce zerowe. Dobra, to otworzymy sobie tabelkę, mamy X, mamy Y i teraz tak, zrobimy sobie 0, czyli punkt przecięcia z osią Y, bo to jest nasz punkt skrajny ten. Czyli będziemy mieć tutaj według tego, to jest x odjąć 0, a 0 odjąć 1 to jest minus 1. Do potęgi drugiej to jest 1, ale tu jest minus, czyli minus 1 plus 9 to jest 8. Teraz bierzemy wierzchołek, czyli 1, 9. 2, czyli 2 odjąć 1, no to to jest te nasze 1. Do potęgi drugiej 1, minus 1 plus 9, znowu tu będzie 8. Zawsze sobie zrobimy trójkę. No, i czwórkę, żeby skończyć na tym. Czyli mamy 3 odjąć 1 to jest 2. 2 do potęgi drugiej to jest 4. Minus 4 plus 9 to będzie 5. To jeszcze 4. 4 odjąć 1, no to to jest 3. 3 do potęgi drugiej 9. Minus 9 plus 9 jest 0. Ok. Muszę obniżyć trochę to. Chyba nam się to nie zmieściło. Opisujemy osie. I mamy ósemkę. I widzimy, że tutaj mamy to niezamalowane. Czyli to będzie puste kółeczko. Następnie mamy i dla jedynki dziewiątkę. To trochę wyżej. Mamy wierzchołek. Potem dla... Zrobimy sobie tu jedynka, dwójka, trójka. No i czwórka. Dla dwójki mamy znowu ósemkę, potem dla trójki piątkę. Powiedzmy, że tutaj gdzieś jest środek, tu będzie nasza czwórka, no to piątka kapkę wyżej. A tutaj dla trójki, dla czwórki mamy 0. Czyli to wygląda tak. Tu jest ten fragment, to idzie tam. I tutaj możemy też pokazać, że to ten fragment tam oczywiście dalej idzie, ale nas interesuje tylko i wyłącznie ten fragment funkcji. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.